Polsce od wielu lat pojawia się problematyczny i szkodzący zdrowiu smog. Aby go zwalczyć, podejmowany jest szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Jednak warto pamiętać, że aby to się udało, kluczową rolę w działaniach mają zarówno rząd, samorządy, jak i sami mieszkańcy. Bardzo wiele programów udało się w ostatnich latach uruchomić. Myślę, że ten trójstyk współpracy samorząd regionalny, lokalny, strona rządowa, Komisja Europejska to jest metoda na to, żeby pokonać smog. To jest z najmniej dekady. Temat smogu nie jest czymś nowym. Problem trwa już od dawna. Bo jak wiadomo, pierwsza wzmianka o smogu pojawiła się tak naprawdę w XIV wieku w Londynie, kiedy to ta wyjątkowa mgła, toksyczna mgła, powodowała łzawienie oczu dam, a u szanownych dżentelmenów powodowała problemy z oddychaniem. Minęło kilka wieków, jesteśmy w wieku XXI, mimo tego smog jest wciąż dla nas problemem. Przeprowadzono liczne badania, które pokazują, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera blisko 48 tysięcy osób rocznie. Myślę, że trzeba powiedzieć wprost, że to my, ludzie, w ten najmocniejszy sposób wpływamy na to, jak wygląda zanieczyszczenie powietrza, dlatego że 2/3 tego zanieczyszczenia powodujemy my, nasze mieszkania i nasze domy. Na drugim miejscu jest oczywiście przemysł, który jest niezwykle ważny, więc trzeba znaleźć taki sposób, by zrównoważyć kwestie związane z gospodarką, przemysłem i ochroną środowiska. I jest to naprawdę możliwe. A ten trzeci element, który powoduje zanieczyszczenie powietrza, to oczywiście transport. Smog powoduje także wiele innych zaburzeń i chorób. Badamy zawały serca, udary mózgu, zatorowość płucną, migotanie przedsionków, umieralność z powodu zanieczyszczeń ogólną i z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Co stwierdziliśmy? Że w przypadku smogu zwiększa się umieralność ogólna o około 6%. Walka ze smogiem wciąż trwa i w kierunku poprawy jakości powietrza zrobiono już dużo. Warto przypomnieć, że w perspektywie unijnej, która właśnie się kończy, czyli ostatniej 7-latce, czyli programie operacyjnym województwa śląskiego na lata 2014-2020, zaprogramowano i wdrożono prawie 500 000 000 euro w różnego rodzaju działania związane z poprawą jakości powietrza. Podczas konferencji zapowiedziano kolejną realizację. Będzie nią projekt InfoSmog Med. W jego ramach powstała platforma i aplikacja mobilna Smog Stop. Jest to kampania, która powstała we współpracy ze wspaniałymi ekspertami. To nie jest projekt urzędowy, to jest projekt, do którego zaprosiliśmy partnerów, ekspertów. To jest projekt, który odpowiada na potrzeby mieszkańców. To nie jest nie tylko aplikacja. To jest to, że chcemy się pokazywać Państwu i rozmawiać z Państwem również w formie takiej wirtualnej i niewirtualnej. Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców regionu. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, walka ze stereotypami na temat smogu, czy też wzrost świadomości na temat poprawnych zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.